Dziś o godzinie 14 w Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyła się 28. sesja Rady Miasta. W skrócie opowiemy o tym, jakie uchwały znalazły się w porządku kwietniowych obrad. Na początku obrad prezydent Mirosław Lęk poinformował o bieżących działaniach i realizacji uchwał Rady Miasta. Następnie zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji zadań związanych z programem opieki nad zabytkami w latach 2009-2016. Pod lupę poszła także analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta za 2016 rok. W porządku obrad znalazły się uchwały w sprawie m.in. przyjęcia wzoru deklaracji elektronicznej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych tylko przez część roku, wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu przy ulicy Różanej 4A, wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych przy ulicy Stanisława Moniuszki, wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie działek budowlanych przy ulicy Chorwackiej, określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Raciborz, czy udzielenia pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu. Wszystkie uchwały oraz dodatkowe materiały dostępne są na stronie Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.